8 marca to przede wszystkim data wkroczenia wojsk radzieckich do Kościerzyny. Na pewno data zasługująca na głęboką naszą pamięć, co najmniej z dwóch powodów. Pierwszy powód to ten, iż przyniosła ona kres trwającej blisko 5,5 roku wojnie czyli okupacji hitlerowskiej, która na terenie Kościerzyny, przyniosła wiele, wiele ofiar szacowanych nawet na 3,5 tysiąca osób. Jest to fakt tragiczny, ale i zarazem zasługujący na upamiętnienie, co też w zeszłym roku zrobiliśmy wydając książkę Kościerzyna i powiat kościerski w latach II wojny światowej. Jeżeli byśmy mieli zestawić te dwie różne, formy okupacji, to na pewno należałoby stwierdzić, że jednak ta okupacja niemiecka była o wiele bardziej drastyczna. To nie tylko przecież masowe mordy, ale różnego rodzaju formy germanizacji, a z terenu Powiatu Kościelskiego i z Kościerzyny masowe wysiedlenia do Generalnego Gubernatorstwa. Jeżeli chodzi o tę okupację radziecką, bo tak pewnie trzeba by nazwać ten fakt wkroczenia wojsk radzieckich do Kościerzyny, to przede wszystkim w pierwszym okresie masowe rabunki sterowane przez NKWD i kontrwywiad radziecki, czyli śmierż, I to na pewno też nadaje dramatyzm. Te, temu wkroczeniu. Te, te masowe rabunki trwały praktycznie aż do końca marca, ale to, nie właśnie, ale to nie tylko te rabunki, ale też i masowe wywózki ludności Kościerzyny na głęboki i daleki ural. Przyjmuje się, że z samego powiatu kościerskiego wywieziono. Blisko 700 osób, z których 51, co najmniej 51 jest udokumentowanych jako przypadki śmiertelne. Także jeszcze raz podkreślam, że były to dwie zupełne dwa zupełne rodzaje okupacji, ale jednak ta okupacja niemiecka była znacznie bardziej tragiczna. Jeszcze może tutaj nadmienię o jednym fakcie, że ci żołnierze radzieccy w walkach o powiat kościerski jednak ponosili śmierć i wiemy, że zginęło ich na terenie powiatu 467 i są oni pochowani w większości na naszym cmentarzu, a tuż po wojnie spoczywali w masowej mogile na kościerskim rynku, później ekshumowani zostali przeniesieni na kościerski cmentarz. I myślę, że o tych żołnierzach czasami nieświadomych nawet tego, o co walczą, warto, warto pamiętać, choćby z tego względu, że za ich sprawą ta potworna Druga wojna światowa się skończyła. Jeżeli chodzi o pomniki poświęcone żołnierzom radzieckim, to w pierwszych latach po zakończeniu wojny został umieszczony pierwszy pomnik z gwiazdą. Później pomnik ten, bodajże w 1963 roku, został usunięty z rynku i w jego miejsce został postawiony już ten, który prawie wszyscy pamiętamy, czyli ze szlakiem od, Lenino, od Lenina do Berlina i ten pomnik już po 1989 roku został usunięty z rynku.